Spektrum Rozwoju, podcast o zdrowym stylu życia, na który zaprasza Anna Sośnierz. Dobry, dzień dobry, piękna załogo. Witam ciepło i serdecznie na Instagramie, witam na Facebooku. Cześć, cześć kochani, tu Ania Sośnierz, online fitness coach, twoja trenerka. Tak, więc zaczynam. Tak, na samym początku oczywiście to jest to, że jeżeli chcesz dostać ode mnie mojego e-booka darmowego w sprawie jak się odchudzić bez odczucia głodu, to ja ci go z przyjemnością wyślę, ale wyślij mi proszę wiadomość w tej sprawie, a ja ci podeślę e-booka w zupełności za darmo. Z przyjemnością to zrobię. Witam, witam jeszcze raz kochani, Ania Sośnierz, online fitness coach. Więc co ja będę ci dzisiaj opowiadać? Będzie to temat dla mnie mega wyjątkowy. Jest Beatka, super, bardzo się cieszę, że jesteś, Beatko. Dzisiaj z uwagi na to, że jest święto pracy, to zrobię troszeczkę moje ulubione święto. Jest Jolanta, superowo, bardzo się cieszę, że jesteście. Więc dzisiaj będzie troszeczkę inny temat, nie taki sensu stricte fitnessowy, natomiast jak najbardziej w dziedzinie moich zainteresowań i myślę też, że i twoich. Czyli dzisiaj opowiem o tym, jak mieć limitless brain, czyli mózg taki bez ograniczeń. Nie wiem, czy oglądałaś film Piję yerba mate, słuchajcie, i wpadają mi te reszteczki do gardła. Dobra, więc nie wiem, czy oglądałaś film, który się nazywał Jestem Bogiem. Jest to bardzo ciekawy film, który mnie się spodobał, ale z uwagi na to, że była tam taka opcja, że Bradley Cooper dostał tabletkę, która pozwalała mu na odblokowanie jego mózgu i on wtedy był w stanie praktycznie ze 100% możliwości swojego mózgu korzystać. Więc to była taka rzecz, która mnie bardzo zaciekawiła, bo czytając o tym, jak funkcjonuje nasz mózg, zagłębiając wiedzę w tej sprawie, no to mamy naprawdę fantastyczne przyrządy tutaj w czaszce, które nam są w stanie bardzo mocno pomóc i po prostu jak się nauczymy z nich dobrze korzystać, to możemy mieć naprawdę fantastyczne osiągi, możemy naprawdę zrobić rzeczy zaskakujące dla nas. Ale jak to można zrobić? Dla mnie ta idea była fantastyczna, ale pewnie dlatego, że przez większość jakby mojego życia byłam nazywana leniwym dzieciakiem, ale zdolnym. Myślę, że jak każda z nas w szkole, że mieliśmy jakieś tam momenty, w którym byłyśmy leniwe, w którym nie brałyśmy za bardzo do siebie to, czego my chcemy i właśnie to, jak to nasze ciało i te nasze mózgi pracują. I tak rozkładając sobie na części pierwsze, czytając dużo, dużo książek w tej sprawie, o, jest też Dorotka, dzień dobry bardzo, rozkładając dużo właśnie jeszcze tych informacji w tej sprawie naszego mózgu, jak one funkcjonują, to oczywiście nie będę zachęcać do tego, żeby brać jakichś narkotyków. To nie jest moja działka, ja nie znam się na tym totalnie, nigdy tego nie robiłam, więc o tym nie będę opowiadać, ale chcę ci powiedzieć o tym, co my w praktyce możemy zrobić. Takie codzienne nawyki, które bardzo fajnie pomagają nam właśnie w tym, żeby usprawnić pracę naszego mózgu. I pierwsza rzecz to jest to, żeby dużo czytać. Ja przygotowałam dzisiaj kilka z takich książek, które uwielbiam, do których często wracam. I co jest ważne w tym czytaniu? Bo czytać możemy harlekiny czytać i możemy je czytać po prostu. I nie do końca może nam to coś. Cześć Jasieńko, fajnie, że jesteś. Dzisiaj o pracy naszego mózgu. Co zrobić, żeby mieć limitless brain? Taki mózg bez ograniczeń. Więc jeżeli chodzi o czytanie, to oczywiście fajnie jest różnorodne rzeczy czytać. Jest też taka teoria, że w momencie, gdy przeczytamy 3 książki w danej dziedzinie, to już jesteśmy określane przez innych ludzi, którzy tego nie zrobili, przez standardową osobę jako ekspert w danej dziedzinie. Więc wyobraź sobie, że przeczytasz 3 książki na jakiś temat, już jesteś uważana za ekspertkę i już masz tyle wiedzy, której nie ma większość społeczeństwa, więc to jest piękna przewaga. Co jest jeszcze ciekawe, to jeden z cytatów, ja mam głowę pełną cytatów, to jest właśnie to, że gdzieś przeczytałam, że osoba,
właśnie niewidoma nie może przeczytać żadnej książki, a osoba, która nie czyta, nie ma żadnej jakby przewagi nad tym, że po prostu to, że my się zagłębiamy tą naszą wiedzę, jesteśmy w stanie rzeczywiście czytać, rozwijać się, to daje nam dużo większą możliwość na to, żeby mieć no, bardziej urozmaicone życie, no i ten mózg, żeby nam lepiej pracował. Dobra, więc jeżeli chodzi o różnorodne książki, to ja Ci przedstawię cztery z moich takich ulubionych książek, które dużo wniosły do mojego życia i są one w wersji pisanej, natomiast ja przez ostatni rok pochłaniam książki w wersji właśnie w audiobookach. Dlatego te książki może nie są najbardziej aktualne, ale są naprawdę mega konkretami i pokażę Ci cztery książki z różnych dziedzin, które uważam za mega wartościowe. Pierwsza rzecz to jest, pierwsza książka to jest Patrick Lencioni, Odkryj się, przypowieść biznesowa o tym, jak pokonać trzy lęki, które niszczą związek z klientem, czyli tak zwany Getting Naked. Ta książka, powiem Ci, że jest naprawdę niezwykłą książką, która zmieniła potężnie moje podejście do prowadzenia firmy, do bycia, jakby do posiadania swojej marki i bycia swoim szefem. Więc to jest świetna książka o firmie konsultingowej, która miała potężne sukcesy, a która opierała się właśnie na tej zasadzie win-win i na tym, że prowadziły ją osoby bardzo autentyczne, które nie bały się przyznać do błędu, które nie bały się powiedzieć, że czegoś nie potrafią, a które bardzo mocno pracowały nad tym, żeby właśnie być lepszymi w tym, co robią, być innowacyjni, być kreatywni. Więc bardzo fajna książka, Odkryj się, Patrick Lencioni. Nie tylko dla biznesowych wyjadaczy, ale generalnie świetna książka. Jest jeszcze podobna książka, którą czytałam, nie pamiętam autora, po angielsku ona nazywała się Prosperous Coach. W każdym razie też na podobnej zasadzie, żeby być transparentnym w tym, że jest się realnym człowiekiem, a nie tylko głową pełną idei. Więc to jest pierwsza książka. Druga książka nazywa się Tao Zdrowia, Daniel Reid. To jest bardzo stara książka, jest to biały kruk. Tej książki praktycznie nie można znaleźć. Ja ją wyszukałam gdzieś w antykwariacie na Allegro. Jest fenomenalną książką, która opowiada o tym właśnie Tao Zdrowia, czyli to jest poradnik harmonijnego, pozytywnego stylu życia, będąc jednocześnie dobrym wstępem do samego taoizmu. Taoizm jest mi generalnie bardzo taką rzeczą bliską, jak cała religia i kultura wschodu. Tak, i w tej książce świetnie są właśnie opisane różnorodne zasady zdrowotne, o odżywianiu, o życiu, o wysypianiu się, o takich wszelakich rzeczach. Świetna książka, bardzo mogę ją polecać. Ja ją kilka razy czytałam i często do niej wracam. I ją dostałam, znaczy pierwszy raz mi moja podopieczna Dominika o niej opowiedziała, właśnie z uwagi na to, że bardzo pomogła ta książka właśnie w dojściu do zdrowiu osoby z jej rodziny. Świetna książka. Kolejna z książek jest taką dużą książką Zasady Canfielda, Jacka Canfielda, polecona mi przez jednego z moich mentorów. Bardzo ciekawa książka. Też sporo z moich podopiecznych teraz też czyta tą książkę i naprawdę powiem Ci, że dała ona mi bardzo dużo do myślenia, dużo zmieniła w moim podejściu, w takim moim też codziennym życiu właściwie, w byciu właśnie bardziej, wydaje mi się, że produktywnym i lepszym człowiekiem. Więc zasady Canfielda, nie tylko jeżeli chodzi o biznes, ale o relacje, o generalnie życie, a jeżeli chodzi o odżywianie, to jest świetna książka Doroty Traczyk. Z Dorotką też robiłam wywiad, świetna, świetna osoba, bardzo taka inteligentna, książkę też napisała bardzo, bardzo fajny, prosty sposób. Dorotka gdzieś tutaj stoi, to zaraz ją pokażę. Polecona mi ta książka została przez moją przyjaciółkę Darię. Tu jest Dorota też pokazana na samym zakończeniu, właśnie o naturalnym odżywianiu, nie tylko dla sportowców, ale osób aktywnych, więc ta książka Legalny doping, naturalna dieta dla aktywnych, Dorota Traczyk, naprawdę świetna rzecz. Ostatnio też polecałam Ci jej podcast, więc też mega polecam. Podcast nazywa się to tylko dieta, natomiast książka Legalny doping, konkret. Więc
Wracając już do tych książek, to jest jedna z pierwszych rzeczy, którą warto jest zrobić, czyli różnorodne książki czytać, chociaż właśnie te trzy książki z danej dziedziny, żeby już czuć się ekspertką nawet w danej dziedzinie. Więc to jest naprawdę mega fajna rzecz. Ja z przyjemnością poczytam w komentarzach o tym, jaka jest twoja ulubiona książka albo książka, do której często wracasz. Także zachęcam. Druga z rzeczy to jest właśnie to, żeby nie tylko te książki pochłaniać, ale też dalej, żeby o nie z nim jakby rozmawiać o tych książkach. Ja często rozmawiam z moimi przyjaciółkami, teraz na to na wideo, więc i z moimi podopiecznymi. Raz w miesiącu daję moim podopiecznym książkę. Polecam, robimy sobie taki book club tak zwany. Oprah ma jeden, nawet Bill Gates ma też klub książki, o którym opowiada na swoich mediach społecznościowych. Ja też mam z moimi podopiecznymi, tutaj też tobie przedstawiam moje ukochane książki. W każdym razie, co jest ważne, żeby te książki przyswoić, to jest to, żeby dalej o nich rozmawiać. To jest tak samo jak z nauką języka, że możemy mieć naprawdę potężne osiągnięcia takie w pisaniu, w znaniu gramatyki, natomiast gdy zaczniemy rozmawiać w tym języku, to czujemy się jak noga. I tak samo jest właśnie z każdą wiedzą, że jeżeli przeczytamy sobie jakąś interesującą, dobrą książkę, to warto jest się treścią tej książki podzielić z bliską osobą, ja z podopiecznymi, z moimi przyjaciółmi, właśnie rozmawiam o tych książkach i bardzo, bardzo zachęcam, bo to właśnie też wpływa na funkcjonowanie naszego mózgu, że nie jest to tylko i wyłącznie kolejna rzecz, którą wrzucamy, tylko kolejna rzecz, o której my rozmawiamy i którą przez to lepiej pamiętamy. Jest już trzecia sprawa, czyli trzecia rzecz, którą warto jest robić, żeby ten mózg nam lepiej funkcjonował, to jest właśnie medytacja. I ta medytacja, nie chodzi mi tutaj o żadną religię, tylko chodzi mi o to, że nasze mózgi działają na różnych jakby etapach, na różnych płaszczyznach. Często mamy natłok myśli, jest tego bazylion rzeczy. Robimy multitasking, czyli pięć rzeczy naraz. Jedną rzecz robimy, o drugiej myślimy, trzecią coś jeszcze robimy. Więc to jest coś takiego, co rzeczywiście ta medytacja jest w stanie pomóc nam na chwilę się uspokoić, wyłączyć to myślenie i ten natłok rzeczy, o które nam się tam tłoczą w głowie i poukładać sobie wszystko dobrze w tej naszej pięknej czaszce. Więc medytacja jest taką trzecią prostą rzeczą, trzeci prosty nawyk, który pomaga mieć piękny umysł. O, jak mi się ładnie powiedziało, piękny umysł. Kolejna z rzeczy, to już będzie czwarta rzecz, to jest właśnie też to, żeby dbać o nasze ciało, czyli właśnie dbać o nawodnienie, żeby pić tej wody dużo, żeby się wysypiać, żeby zdrowo się odżywiać i dotleniać organizm. Więc to jest taka rzecz, która pomaga nam właśnie w tym, żeby mieć piękny umysł. Czyli właśnie to, że oprócz czytania książek w różnorodnych dziedzinach, oprócz tego, że my dalej mówimy o tych książkach, czyli dalej tą wiedzę używamy, przez co ją sobie utrwalamy, to trzecia rzecz to uczymy się i robimy na co dzień medytację, co jest przepiękną rzeczą. I czwarta rzecz to jest to, że mamy świadomość tego, że my jesteśmy, ten nasz mózg jest w naszym ciele. Więc my potrzebujemy to ciało dotlenić, potrzebujemy właśnie zrobić jakiś trening, nawodnić się, wyspać i dobrze odżywić. I tutaj taki mój jeszcze, moje wielkie odkrycie, że okresowe posty, czyli właśnie to, że ja nie jem przez pierwszych kilka godzin, to dla mnie było oprócz takiej wolności z jedzeniem, czyli o takiej wolności u osoby, która właśnie jadała wcześniej po 5-6 posiłków, która co chwilę właśnie myślała o tym, jaki kolejny posiłek zjeść, to mi po prostu też niestety ryło głowę, ryło czachę, że cały czas myślałam tylko o kolejnym posiłku, o tym, ile to ma kalorii, ile białka, ile tłuszczu, ile węglowodanów i cały czas siedziałam po prostu w kolejnym posiłku. Natomiast w momencie, gdy zaczęłam stosować okresowe posty, czyli nie jem przez pierwsze, dzisiaj wstałam o 5, jest godzina 8, dopiero zjem po 9, no to 5, 6, 7, 8, 9, przez pierwsze 5 godzin nie jem mojego dnia i bywało, że nawet dłużej, ale to paradoksalnie daje bardzo fajne taką bystrość umysłową, że
Na samym początku oczywiście jest lekkie odczucie głodu i musimy się nauczyć tego, że to nic złego się nie stanie, że nasz organizm ma możliwość tego, żeby wyprodukować więcej hormonów wzrostu, ochronić nasze mięśnie, trochę oczyścić to ciało z komórek chorobowo zmienionych, czy po prostu z jakich uszkodzonych, czyli właśnie wejść w ten stan autofagii. I to paradoksalnie u mnie bardzo fajnie wpływa na proces mój myślowy, czyli ma ten mój mózg jest zdecydowanie taki bardziej, jak to się mówi, sharp in mind, czyli taki ostry. Więc to są właściwie takie rzeczy, którymi chciałam się dzisiaj z Tobą podzielić, czyli przede wszystkim to, po pierwsze, jak mieć limitless brain, czyli ten nasz piękny umysł, bystry umysł, to jest oczywiście nie bierzemy żadnych narkotyków, ja się na tym totalnie nie znam. Jedynym narkotykiem, jaki ja biorę, to jest yerba mate, czyli kofeina, teina i jeszcze z yerby też jakaś jest jedna ładna nazwa, której nie pamiętam niestety. Czyli jedynie, to już dodam tą piątą rzecz, czyli rzeczy jeszcze, które pomagają mi na co dzień mieć taki bystry umysł. I ja wiem, nie mówię, że jestem najmądrzejsza, jest bazylion ludzi, które uważam za bardziej inteligentne i od każdego jestem w stanie się nauczyć. Tylko właśnie zbieram te rzeczy, które pomagają w posiadaniu właśnie takiego bystrego umysłu. Czyli reasumując, pięć rzeczy nam wyszło. Pierwsza rzecz to jest to, żeby czytać dużo książek, czytać te książki z różnorodnych dziedzin. I te trzy książki, które przeczytamy z danej dziedziny już jest w stanie uczynić z nas ekspertkę, bo większość ludzi niestety nie czyta. Kolejna z rzeczy, czyli druga, to jest to, że jak już przeczytamy tą fajną i wartościową książkę, to warto jest ją się podzielić z przyjaciółmi, z bliskimi, ze znajomymi, może jakiś klub książki. Ja z moimi podopiecznymi, jak już mówiłam, robię chociaż jedną książkę, polecam im jedną książkę miesięcznie i to naprawdę świetnie działa, bo jak widzę, że czytają te książki, wracają do mnie z fajnym feedbackiem. Trzecia z rzeczy to jest to, żeby nauczyć się i żeby robić sobie na co dzień medytację, bo to świetnie wpływa na nasze skupienie, na właśnie nasze mózgi. Czwarta z rzeczy to jest to, żeby zadbać o nasze ciało i takie proste rzeczy jak wysypianie się, cześć, cześć Kasiu, jak właśnie nawadnianie, jak ruch, dobra, zdrowa dieta i tutaj polecam też intermittent fasting, czyli okresowe posty, u mnie to świetnie działa i pomaga mi w lepszym skupieniu. No i piąta rzecz wyszła automatycznie, czyli takie fajne rzeczy jak na przykład yerba mate, jak kofeina czy też teina. I co ciekawe, kiedyś przeczytałam w książce Paula McKenny Pokarm Bogów, chyba tak ona się nazywała, było to dawno temu. Natomiast jest to bardzo fajnie opisane właśnie jak kawa, herbata, jak yerba, jak kawa na przykład została pierwszy raz zastosowana u mnichów buddyjskich, żeby pomóc im w dłuższej medytacji, czy też u mnichów, jakby u zakonników, żeby właśnie byli w stanie przez długie godziny modlić się czy medytować i żeby się nie uśpić, więc też bardzo ciekawa jak dla mnie informacja. Reasumując te wszystkie rzeczy, to jak najbardziej jesteśmy w stanie trochę albo nawet dużo usprawnić pracę naszych mózgów. No i dzisiaj opowiadałam o tym, jak to można zrobić. Serdecznie dziękuję za dzisiaj. Jeszcze raz, jeżeli chcesz dowiedzieć się o tym, jakie suplementy warto jest stosować w okresie pandemii, żeby mieć lepszą odporność, lepsze zdrowie i też lepiej funkcjonujący mózg, to wyślij mi wiadomość, a ja podeślę Ci. Myślę, że będzie to poniedziałek, wtorek, ale już warto jest mi wysłać wiadomość mojego darmowego e-booka w sprawie suplementów w okresie pandemii. Dobra, ślicznie dziękuję. Prada już widzę, że przekłada się na drugi boczek. Śpi dalej, miej przepiękny dzień, udanego święta pracy, dbajmy o siebie i widzimy się w poniedziałek o 8:30 tutaj. Wszystkiego dobrego, do zobaczenia. Pa, pa, załogo. Ciach. Do zobaczenia.